muszę to nagrać. Przyjechaliśmy do pod Frankfurt, jakaś miejscowość. Toyota Yaris 2011 rok, 132 tysiące przejechane, 3,5 tysiąca euro, cała w oryginale, żadne wniotki, żadnej skazy, opony nowe, w środku jak nowa, no ale i tak klient, który pojechał ze mną po tą Toyotę, to wszystko pasowało mu, cena, przebieg, silnik, wszystko wiedział. Nie kupił jej niestety, albo stety, no tacy są klienci, no i raczej nie chciałbym zabierać takich klientów ze sobą, to jest strata czasu dla mnie i dla nich. A pokażę wam dlaczego tego auta on nie kupił. Widzicie? Tutaj jest brudne, zakurzone, a tutaj jest porysowany ten plastik od kluczyka, od wkładania. No i to zadecydowało po prostu o tym, że klient nie kupił tego. Naprawdę auto bez żadnej skazy, no ale no czasem mam dość, po prostu nie chcę mi się już rozmawiać, nie wiem, komplet opon zimowych. Auto przemierzone czujnikiem, opony letnie praktycznie nowe. Picie ma chyba na tym nałożysku jeszcze. Nie ma. Czego? To jest trzycylindrowy silnik, on tak chodzi. Ale nie, pisze jeszcze na dole. Nie. Trzycylindrowy. Normalnie silnik chodzi. Normalnie. Silnik tylko łożysku. No dobra, no to zostaw, no to przecież. To auto dla mnie jest jak nowe. No raczej nie mam możliwości znaleźć ładniejszego. Chyba że w salonie, no bo tu kurde, no. Ani żadnej wniotki, ani nie auto w żadnym miejscu nie malowane. Nic. Opony, tak jak mówił, praktycznie nowe, zimowe w bagażniku. Też prawie nówki, nie? Przebieg 130 tysięcy, no to jest nic. Miękka. No i przyjechałem tu tydzień później po Toyotę, której nie kupili moi klienci. Zakupiłem ją sam na handel, ponieważ auto jest bezwypadkowe, mały ma przebieg, jest naprawdę super stan, a tak jak we wcześniejszym filmiku, klient nie kupił dlatego, że delikatnie był plastik porysowany od kluczyków. Tak to pokażę wam jeszcze, co tutaj stoi. Stoi taki Suzuki Grand Vitara, trochę stuningowany diesel Toyota Verso 2013 rok, 7000 euro kosztuje, dwulitrowy diesel. Mało przejechane. Tutaj ma tylko takie coś. I na pewno ciekawe jest i poszukiwane BMW X3 3 litrowa benzyna. Was 1.6 benzyna. Tango 1.6 benzyna, 60.000 km. Und kostet? Der kostet 3,8. Welche Baujahr? 60.000 km. Check it. Sunriming gemacht bei 60.000 km. Und diese BMW nicht deine? Ja, diese Seite, alle schon verkauft. Alle verkauft. A tutaj mamy tak. Zafirę. Zawieszenie przednie urąbane, widzę. Co jeszcze jest? Zafira jest alta benzina. Aber was? Weißt du? Der Mann war besoffen. Ja? Der Mann
und hat diese Runde, diese hat so gefahren. Ja. Und der hat auch Klima. Aber diese 1,8 Benziner. 1,8 Benziner, Volvo 2008. Und kostet? Kostet 1,8 Benzina, ta Zafira. Ich hab die Teile bestellt, kommt heute. Kostuje 3,5 tysiąca euro. Wie viel Kilometer hat? Hat 160. 160 tysięcy kilometrów. Und 7 Personen? 7 osób. Co wymienić? Coś tu. Co to ma person, proszę? Chyba tak. Nie. I Astra. A und diese Astra? Und die Astra? Astra, Baujahr 2011, 2012? 11. Und kostet? Kostet 5400. Mhm. Automatik, Navi, Teilleder. 5400 kostet. 5400 kostet 2011 rok, 1,4 turbo benzyna. Dobra, cena. Dacia verkauft. Dacia heute, wirklich. Dieser Mann aus Rumänien hat Geld überweist. Ach so. Diesel, aber Rumänien hat zu Rumänien gekauft.